Witam serdecznie. Kolejny dzień, prawdopodobnie to już jest siódmy albo ósmy. Już się sam tracę. Pacjent no nie za bardzo chce wstać. Prawdopodobnie tak jak Rafał mówi, ta nieżyjąca cela, coś z nią jest nie tak, bo reszta coś tam się gotuje. Ale jeszcze zrobię jeden test. Czyli podłączę tutaj sobie miernik, choćby ten mój analogowy, bo nie jestem do końca pewny, czy teraz zasilacz laboratoryjny daje faktycznie tyle, ile pokazuje. No jednak był uszkodzony mi to tak ostro, bo go kopnął ten zasilacz kondensator. No, kondensatory w wersji 24V. Więc tam poszło z 200 amper, jak nie 400, czy 600. No ale zaraz to zmierzymy. Pierwszy pacjent przejrzany, drugi pacjent. No, tego pacjenta chyba sobie weźmiemy jako próbę, ile w trupie jeszcze coś, czegoś jest. No a tutaj jeszcze nawet się lekko gotuje, mimo że jest odłączone. Ciekawe. Czyli to jest na pewno trupek. Zaś 16 amperogodzin zjadł. Wczoraj tyle samo zjadł. Tu był podłączony mierniczek przez noc. Nie było karmione już. No i mniej więcej jest takie same napięcie jak na początku. Czyli zrobiliśmy pełne kółeczko i wróciliśmy do punktu wyjścia. Jak to się mówi. Dobra. Spróbujemy tutaj taki szybki test zrobić. Podłączymy sobie żaby. Zobaczymy, jakie mamy napięcie tutaj na tym mierniku. No, takie słabe 13. Niby to odpowiadało z tym, co jest. I rozłączymy ładowanie. Leci na łeb, na szyję. No, jakby utrzymało 12, to byłbym wesoły, ale spada około 11, więc stawiam na to, że jedna cela na pewno jest martwa, więc ten pacjent też nie rokuje dobrze. Zostawię go tak, jak to się mi podłączonego, bo i tak potrzebuję ładowarkę z Corada, żeby prowadzić kolejny test. To zostawię na kilka godzin. W międzyczasie naszykuję chyba ostatniego truposzka, który będzie chyba już ostatni z serii. Ale muszę zobaczyć, bo ja już się sam gubię, który był testowany, który nie. Dlatego mam te naklejki porobione, żebym wiedział, co było robione, co nie było. Dobra. Biorę się za kolejne etapy i wracam do was za jakiś czas. Witam ponownie. Minęło sporo godzin. No i pacjent ma 11 V. Takie poniżej 11 V. No, jedna cela umarła. Stawiam, że ta. Nie, spróbujemy go podładować jeszcze za chwilę, bo i tak został mi tylko jeden akumulator do wytestowania. Ten jest odstawiony, będziemy mierzyć mu pojemność elektryczną. Połówkowiec czeka, a najbardziej rokujący teraz robi sobie test wydajności, powiedzmy tak. Trup biegnie maraton, nazwijmy to tak. Dobra, podłączę tamtego. Jeszcze raz, tego teraz podłączę i zobaczymy, czy coś z niego pójdzie wykrzesać. Odkręcę mu prąd i czas start. Minęło dokładnie kilka minut, a nie minut. Podłączyłem tylko ten akumulator. I zaś ma takie same objawy jak na początku. Prawie nic prądu nie bierze, tylko popało troszkę. O, gdzieś odchodzi. Jakby raz dostał zwary, raz go
rozpuściło. Nie wiem, tak to się mówi. Dostanie kilka razy mechaniczne upomnienie. Tam gdzieś po prostu pływa z wora na celi. Jakby mi się ją udało usunąć, to możliwe, że ten akumulator by żył. Ale niestety nie chcę współpracować. Będzie trzeba go potraktować specjalnie i będzie chyba jako pierwszy wytrząśnięty, żeby opad masy stałej, czynnej, wyciągnąć z niego. Bo ma naprawdę objawy mocno chętnego do naprawy. Tak mi się osobiście wydaje, ale zobaczymy. To do później. Witam ponownie, minęło kolejne kilka godzin i walczy zasilacz z akumulatorem. Głównie nas interesują te dwie cele. Tutaj coś się dzieje, a tutaj nic. Akumulator się zagrzał, na środku najcieplejszy jest. Ale spróbujemy to inaczej wziąć, nie prądem, tylko napięciem. No jak skręciłem, widać, że od razu napięcie spada. Stawiam, że może jednak dwie cele są martwe i damy mu 15 V. Choć znając, że się tego nie przeciśnie, bo ma problem się z tym tutaj uporać. Ale jak to się nie zaszkodzi, w sumie damy mu 1 amper więcej, 2,4. To jest mniej więcej połowa możliwości ładowarki, no, ładowarki zasilacza laboratoryjnego. Jest możliwe, że da radę, no ale zaś ma straszny opór w tym zakresie, więc chyba to nie ma sensu. Coś mi się tak wydaje. Nie ma to sensu. Damy te 12 V. Nie spada. Czyli nie trzyma. Dobra, odłączymy. Sobie ustawię z powrotem na to, co powinienem mieć. A tobie damy odpocząć. Jeszcze muszę przynieść jeden akumulator, tylko że potrzebuję coś, żeby tam wstawić w zamian, żeby mi się regał nie przewrócił. No ale to tam osobna historia. Dobra, to na razie. Cześć. Witam serdecznie. Kolejny etap. Minęło kilka godzin. Mam pacjenta, którego będziemy reanimować. Jest to ostatni pacjent z serii zombie. Odpalamy sobie sprzęcik 1,4 ampera, 14 V. No i chyba się już wentylator trochę zmęczył od pracy godzin. Będzie trzeba go przesmarować. Zaczynamy. Co tu się dzieje? Na razie nic. Oby tak to zostało. Jakoś prądu nie łyka. Zobaczymy. Zaczynaliśmy od 5,11 V. Nie zapowiada się ciekawie, ale dajmy mu szansę. Bo to jest ostatni rodzynek. Przedostatni rodzynek, który na razie najlepiej rokuje. Trzyma coś koło 10,75 V. Tak pi razy drzwi. Zaczynał od 10,47, więc co to dało, że go ładowałem pomału przez 24 godziny? Prawie że nic. A tutaj sobie regrzejemy, odgrzewamy sobie wykopanego po raz trzeci trupka, który leciał pod DL24. Tylko tak go, jak to się mówi, dokarmię przez noc. Tylko żeby się dokarmił. Żeby całkowicie się nie zdegradował.
bo jeszcze mam na niego pomysł, a jak się uda, to może coś jeszcze z niego kiedyś będzie. Może jakaś przeciwwaga do czegoś, albo coś takiego, ewentualnie. Dobra. Prawdopodobnie widzimy się jutro dopiero, bo tutaj się przez ten czas raczej nic nie powinno zdarzyć. To nic. Wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dzionka. Do jutra.